Cześć kochani. Znajdujemy się dzisiaj w kuchni zaprojektowanej i wykonanej przez studio Mebli Projektowanie Wnętrz z Bielska Białej, należącej do ogólnopolskiej sieci studiów mebli kuchennych Max Kuchnie. To kuchnia stosunkowo niewielka, bo ma około 10 metrów kwadratowych, ale za to mieści się tutaj sporo ciekawych rozwiązań, a sztuką jest tak zaplanować małą przestrzeń, żeby optymalnie wykorzystać każdy kąt. Na szczęście nasze studio mebli stanęło na wysokości zadania i stworzyło wyjątkowo sprytny projekt, który w rezultacie przekuto w estetyczną realizację. Ten postument to nie tylko fajne miejsce na piekarnik i lodówkę z kolekcji Siemensa, czy pojemne szafki do przechowywania, ale też świetnie zagospodarowana przestrzeń między kuchnią a przedpokojem. Nasi inwestorzy nie chcieli tutaj zamykać się w czterech ścianach, ale też zależało im na zachowaniu w jakimś stopniu intymności i ukryciu przed przybyłymi gośćmi ewentualnego kuchennego nieładu. Stąd padł pomysł na takie rozwiązanie. Projektant zastosował tutaj zasadę kuchennego trójkąta, z czego na jednym z jego wierzchołków umieścił strefę mokrą ze zmywarką 60 marki Siemens i obowiązkowym widokiem na przydomowy ogródek. Kolejna strefa trójkąta to blat roboczy wykonany z tak zwanego soft firmingu z miejscem do gotowania. Mamy tutaj płytę indukcyjną oraz okap podszafkowy. Same szafki i szuflady wykonane na wygodnych blumach. W dolnej części otwierane w tradycyjny sposób za pomocą uchwytów. W górnej dla kontrastu bezuchwytowo na tak zwany tip-on. Tworzą idealnie gładką powierzchnię zabudowaną pod sam sufit. Strefa gotowania bardzo praktycznie chroni, ale też ozdabia srebrny lakobel. Teraz czas na absolutny hit tej kuchni. I nie martwcie się, tutaj nic się nie załamie. To wiszący drewniany barek wykonany z konstrukcji z żelbetonu. Cudownie lewituje, nadając lekkości całej kuchni i jak na gwiazdę przystało, zwraca na siebie uwagę każdego napotkanego domownika i gościa. No i jak? Spodobała Wam się ta kuchnia? Jeśli szukacie sprytnych i przy tym estetycznych rozwiązań do swoich przestrzeni kuchennych, koniecznie skontaktujcie się ze studiem Projektowanie Wnętrz z Bielska Białej. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach kuchennych historii sieci Max Kuchnie.